Rozmowy przy kawie, Krzysztof Bąk. Dzień dobry, dziś Państwa moim gościem Zenon Burzawa, były piłkarz z Tilonu Gorzów, nie tylko z Tilonu Gorzów, obecnie trener MPZ-u Stare Kurowo, radny Gorzowa. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie Zenonie, poświęćmy te dzisiejsze 15 minut typowo piłce nożnej. Już w najbliższą sobotę, za dwa dni, inauguracja sezonu czwartej ligi. Ligi Okręgowej, która jest mi trochę prywatnie sercu bliższa niż czwarta liga, ale pan ze swoją drużyną wywalczył awans z MPZ-em Stare Kurowo z Okręgówki do czwartej ligi. Macie pierwszy mecz przed wami z Pogonią Skwierzyna. Nastroje? Z Czarnymi Browar Witnica. Z Czarnym, to przepraszam, pomyliłem. Jakie nastroje? No cóż, no jesteśmy po pewnym okresie przygotowawczym. Jesteśmy Beniaminkiem. Właściwie nie wiemy na co nasz zespół tak naprawdę stać, aczkolwiek jest kilku zawodników, którzy grali w czwartej lidze i w trzeciej lidze, ale to jest zawsze mała niewiadoma. Gra w sparingach, treningi do końca się nie przekładają na mecze ligowe. Ja myślę, że po 5-6 kolejkach będzie wszystko jasne. Będzie na tyle jasne, że będzie wiadomo, który zespół będzie się liczył o walkę o awans, który będzie w środku, który będzie być może walczył o utrzymanie. Cieszy mnie to, że moim przeciwnikiem w lidze będzie Stilon Gorzów. No właśnie, bo do tego wrócimy, do Stilonu za chwilę. A ten sezon przygotowawczy, sparingi, na plus czy na minus? Raczej na minus. Poprzednim, gdy graliśmy w klasie okręgowej, te sparingi wyglądały bardzo optymistycznie, z wyższymi ligami, dobre wyniki, natomiast w tym roku było trochę gorzej. Z prostego powodu, brak frekwencji na treningach, brak frekwencji na grach kontrolnych, zawirowania w klubie i to wszystko złożyło się na to, iż wyniki nie są adekwatne do tego, na co ten zespół stać, dlatego z niecierpliwością czekam na pierwsze mecze ligowe. No to też jest, trzeba powiedzieć jasno, inaczej się gra w sparingach, bo nie, tak jak to się mówi w gwarze piłkarskiej, tam się nie gryzie aż tak trawy. Tak, tak, to nie jest jakiś tam super wykładnik formy danego zespołu, aczkolwiek można przećwiczyć parę elementów, czy zgrywać pewne formacje. Po to są te sparingi, czy sprawdzić nowych zawodników. Ale jeśli się gra właściwie każdy sparing w innym ustawieniu, w innym składzie osobowym, jest to bardzo trudne. Mam obiecane, wiem, że chłopcy wszyscy będą gotowi na mecze ligowe. Natomiast mówię, te mecze kontrolne jednak takiego dużego wykładnika dla mnie nie dawały. A proszę powiedzieć, bo rozpoczynamy już w sobotę, ten sezon przygotowawczy dobiega końca. Będzie pan grał w czwartej lidze tę samą ekipą, która wywalczyła awans? Czy są zmiany w kadrze? Są zmiany w kadrze. Doszedł, na pewno państwo znają, ci co się interesują piłką nożną, doszedł do nas Przemysław Kochan, to znany zawodnik, który grał w Polonii Słubice, w Pogoni Barlinek, w trzeciej lidze. Przyszedł, bo ponieważ praca mu nie pozwala trenować w trzeciej lidze, to zgłosił się tutaj do nas. Na pewno to będzie wzmocnienie. Z tego co kojarzę, bardzo bramkostrzelny zawodnik. Bramkostrzelny zawodnik, natomiast zapowiada się również odejście dwóch na dzień dzisiejszy dwóch zawodników, to jest Paweł Nowak i Marek Błaszkowski, którzy przenoszą się do rywala, czyli Piasta Karni. Patrząc na MPZ Stare Kurowo optymistycznie, ta czwarta liga, może jakie cele? Utrzymanie, czy... Bo chyba o awansie do trzeciej ligi w takim Starym Kurowie nie ma co marzyć, czy można? Ja odpowiem w ten sposób. Jeżeli los tak zechce, zajmiemy miejsce, które będzie gwarantowało awans do trzeciej ligi, to przystąpimy do trzeciej ligi, oczywiście. Natomiast życie zweryfikowało pewne cele, bo po zakończeniu sezonu, po awansie, mieliśmy rozmowy na temat dalszego funkcjonowania klubu, w jaki sposób i tak dalej. No, życie zweryfikowało troszeczkę te cele i głównym celem teraz jest bezpieczne zajęcie miejsca, które pozwala
na przyszły rok dalej grać w czwartej lidze. No wiadomo, to się wszystko, wszystko się składa i chodzi przede wszystkim o pieniądze. No, no, tych pieniędzy jest jednak coraz mniej. Pozostajemy jeszcze przy czwartej lidze, ale jeszcze nie przechodzimy do Stilonu Gorzów. Dwie drużyny, panie Zenonie. Pan jako wieloletni piłkarz, teraz trener. Pogoń Skwierzyna, Spójnia Ośno-Lubuskie. Dwie drużyny, które kończą rozgrywki w czwartej lidze, zajmując dwa czołowe miejsca, z automatu mają awans do trzeciej ligi i zaraz po zakończeniu sezonu ze Skwierzyny i z Ośno-Lubuskiego dochodzą sygnały, że my nie przystąpimy. Skwierzyna, że bo nie mamy pieniędzy, Ośno-Lubuskie, bo nie mamy licencji. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który jest mocno związany z Gorzowskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, że Wydział Gier i Dyscypliny w takim przypadku powinien zdegradować już te dwa zespoły o jedną ligę. Skoro od razu się mówi, nie, no my nie zagramy, bo nie. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Jest to problem. Jest to problem, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, to Spójnia Ośno chyba po raz drugi czy po raz trzeci już nie chce awansować do trzeciej ligi. Ja myślę, że to się wszystko wiąże z funkcjonowaniem klubu, organizacją, finansami. Nie zapominajmy, że w czwartej lidze zawodnicy pracują. Pracują i to nawet w soboty pracują. I łatwiej im jednak w czwartej lidze pogodzić tą pracę z graniem w piłkę niż w trzeciej. Proszę mi wierzyć, naprawdę trzecia liga, jeżeli ktoś chce grać w trzeciej lidze, to musi właściwie na pół zawodowo grać. Na pół zawodowo, wtedy to ma sens. Mamy przykłady z poprzednich lat, gdzie czy Czarni Witnica, czy Łucznik Strzelce zbierały doświadczenie w postaci przegranych meczy, bo finansowo nie było ich stać na to, żeby zespół wzmocnić, kłopoty z wyjazdami na mecze, bo pracują i tak dalej. Ale tu mało tego, ponieważ i Pogoń Skwierzyna i Spójnia Ośno nie chciały awansować. W porządku, ale zgodnie z regulaminem następne dwie. I też nie chcą. O to mi chodzi. A drużyny, które w trzeciej lidze zajmują pozycje spadkowe, nagle się utrzymują. Dokładnie. I to jest wielki problem. Ja uważam, że dla mnie to jest coś dziwnego. Jeżeli ja bym przyszedł do klubu i bym usłyszał, że my tylko chcemy grać o najniższe cele, czyli jakieś utrzymanie gdzieś tam, a w ogóle nie walczyć o mistrzostwo, to przepraszam, to się mija z celem i mija się z moją pracą. Nie po to się przychodzi, nie po to zawodnik trenuje i pot wylewa, żeby w momencie zdobycia mistrzostwa nie chciał awansować. Aczkolwiek z drugiej strony ja ich rozumiem. No, po prostu jest brak pieniędzy. No bo naprawdę zawodnik, powiedzmy, pójdzie do pracy w sobotę sobie na jakieś dodatkową pracę. On zarobi sobie, strzelamy, 100 zł, no. A pojadąc na mecz, w jedną stronę 200 km, w drugą 200 km, jeszcze się przegra mecz, tak? No to nie ma się No to nic. Łatwo policzyć, a w tych czasach, no niestety, no. Ekonomia rządzi. Szkoda, ja uważam, że trzeba coś z tym zrobić i... Regulamin po prostu, to musi to być chyba uchwałą Lubuskiego Związku czy tego, co prowadzi rozgrywki trzecioligowe i coś postanowić. To nie może tak zostać. Nie może tak zostać. No bo to idzie dalej, idzie w dół. To nie jest tylko problem w czwartej lidze, że dwie drużyny nie awansują i nie jest to problem w trzeciej lidze, że dwie drużyny nie spadają. To jest problem też w klasie okręgowej. W klasie okręgowej, w której, którą obserwuję, czyli tam, gdzie grał Meprozet, miał spaść chyba bodajże 5 drużyn. Wszyscy już się godzili z tym, że będą grali w A-klasie. Nagle przychodzi informacja, że zostają. Na przykład z mojego macierzystego Drezdenka drużyna Radowiaka. Nagle się utrzymują. Ale idziemy dalej z problemem. A-klasa. Grupa tutaj Słubic i Rejonu. Drużyna, która zajęła trzecie miejsce, miała obiecany awans, ponieważ jedna się wycofała, druga się połączyła i dostali informację, że będą awansować. Więc chłopaki się zbroją w Słubicach, taki młody zespół, nie pamiętam nazwy. SKS. SKS, właśnie. Chłopaki się zbroją, że będą grali w okręgówce, bo to jest ich marzenie. A nagle przychodzi informacja z Wydziału Gier, nie, zostajecie w A-klasie. No to... Trochę chore mamy te przepisy, prawda? Ja cały czas uważam, że tak, że to jest niepoukładane raz, ale zwróćmy uwagę, to jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, tak? No naprawdę niektóre przepisy PZP-owskie
to nie, po prostu oni nie przekładają się na te niższe ligi. Na niższe ligi. Ja podam prosty przykład z młodzieżowcami, bo naprawdę jest kłopot z młodymi ludźmi, żeby ich zaprosić, zachęcić do gry w piłkę nożną, do treningu, bo na mecz to jeszcze przyjdą, ale do treningu łyżku. No jaki jest sens, że musi grać dwóch młodzieżowców przez całe 90 minut do 21 lat, tak? No przecież ja, jeżeli będę miał do wyboru starszego zawodnika i tego 21-latka, czy 20-latka, czy 18-latka, który będzie na tym samym poziomie, no to wiadomo, że to wiadomo, kto będzie grał. Ja rozumiem, ja jestem za tym, żeby w ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, czy w drugiej lidze grało po dwóch młodzieżowców, czy juniorów, bo oni mają szkolenia. U nas to szkolenie naprawdę jest na bakier i to nie ma co się oszukiwać, że jest wielkie szkolenie. Szkolenie to może jest, było przynajmniej w GKP, czy teraz w tym miejskim klubie, młodzieżowym klubie sportowym, jest i będzie, a w innych klubach naprawdę jest kłopot. No. To nie ma co się oszukiwać, że w okręgówkach, czy w B-klasach, czy przy czwartych ligach jest szkolenie młodzieży. Jest, powiedzmy, jest takie na wystarczającym poziomie, żeby grać w czwartej lidze, trzeba mieć trzy grupy młodzieżowe. No. Tak, albo grać w okręgówce trzeba mieć co najmniej jedną grupę młodzieżową. Dokładnie. I to dokładnie. Dobrze wiemy z autopsji, jak to wygląda w niektórych zespołach. Jest to grubymi niż mieszyte. Tak, ja uważam, że to powinno pójść od góry, pewne decyzje, pewien regulamin, który obowiązuje wszystkich. A czasami PZPN jakby zrzucał to na okręgi, powiedzmy na Lubuski, zróbcie sobie coś tam z tym, ale się trzymajcie pewnych tam zasad czy regulaminów. Tak to się odbywa. No, no i później od dołu, przykład idzie od góry, ryba psuje się. Dokładnie tak jest. Panie Zenonie, Stilon Gorzów. Pan wspomniał, że bardzo pan się cieszy, że będzie grał ze Stilonem. To Stilon z Pogonią Skwierzyna pierwszy mecz, dlatego wcześniej powiedziałem, że mamy prozę, dlatego tu gdzieś miałem tą zakodowaną Skwierzynę. Ale w czwartej kolejce przyjadę do Gorzowa. No właśnie, i to wybiegł pan moje pytanie. Kiedy? W czwartej kolejce, tak? W czwartej kolejce. Pierwszy mecz w Gorzowie. Pierwszy mecz w Gorzowie to będzie, jeśli dobrze pamiętam, 27 chyba. 27 lipiec i sierpień. No ale to jest, data jest mniej istotna. Ważne jest to, że odrodził się Stilon. Ja naprawdę im dobrze życzę. Ale przyjedzie pan, rozumiem, zdobyć 3 punkty, tak? Czy nie? Przyjadę zaprezentować swój zespół i na pewno nie będzie żadnego układu ani jakiegoś odpuszczania. Normalnie przyjedziemy na mecz, spróbujemy powalczyć. Myślę, że faworytami będzie jednak Stilon w tych rozgrywkach. Widziałem ich kilka razy. Mieli z czego wybrać, mieli naprawdę olbrzymią kadrę, z której zostawili sobie tam 21 chyba i będą jedni z faworytów do awansu do trzeciej ligi, co im życzę z całego serca, bo jednak trochę Stilonu w sercu u mnie jeszcze jest. No tak, no wiele lat pan grał w Stilonie. Czyli, ale to pana zdaniem rozumiem dobrze, że Stilon zaczyna ponownie od czwartej ligi, nie od B-klasy, tak jak były pierwsze przymiarki. Ale tu można powiedzieć, no pomocną dłoń wyciągnęły KS Nowiny Wielkie, które awansowały razem z wami, z Meprozetem, z okręgówki. No, prezes Nowin Wielkich, z którym rozmawiałem, mówi, no nas nie stać na czwartą ligę w takich nowinach, więc dlatego ta fuzja o połączeniu się ze Stilonem. Bo faktycznie były głosy i to ze środowiska, nawet z piłkarskiego, że dlaczego mają oni grać od czwartej ligi. No ale tak się ułożyło, jak się ułożyło, właśnie przy pomocy KS Nowiny. Grają w czwartej lidze. Mam nadzieję, że sobie organizacyjnie poradzą, bo zawsze tu zostaje takie małe ale. Bo się, jak się okazuje, w czwartej lidze to też nie jest takie tanie granie, mimo że nie są te wyjazdy jakieś tam bardzo dalekie i koszty. Ale to wszystko kosztuje. Ale to kosztuje wszystko i tutaj jak czytam prasę i dochodzą do mnie słuchy, to myślę, że jest wszystko na dobrej drodze, żeby sobie poradzili. Oby się nie skończyło tak jak z Gorzowskim Klubem Piłkarskim. Na razie jak patrzymy na Stilon, to widać taki hurra optymizm. No tak. Bo chyba tak trzeba podchodzić do sprawy. Młodzi działacze zapowiadają faktycznie przejrzystość całą, nie będzie żadnej fikcji, nie będzie obiecania, niedotrzymywania słowa, tak zapowiadają. Zespół mają mieszankę młodzieży z doświadczeniem,
jak to wypali, no to tylko się należy cieszyć, bo uważam, że w takim mieście jak Gorzów należy się piłka. No, daj Boże, żeby ona była na wyższym jeszcze poziomie. No, być może się doczekamy. Nie tylko Stilon, były pierwszoligowiec, będzie pana rywalem w czwartej lidze, ale także były drugoligowiec Polonia Słubice, która zaczyna także od czwartej ligi. Tak, tak. Jest parę ciekawych zespołów, z którymi przyjdzie nam rywalizować. Większość tych zespołów znam, to znaczy z naszego okręgu gorzowskiego. Natomiast troszkę mała niewiadoma jest, jeśli chodzi o zespoły z południa. Z południa, tam zielonogórskie, tam mamy mały znak zapytania zostaje, jak się zaprezentujemy. Dla mnie najważniejszy jest w tej chwili mecz sobotni z Szadnimi Witnica o godzinie 16 w Starym Kurowie. To jest dla mnie najważniejsza sprawa, bo ja staram się przełożyć moją myśl i moją wizję grania zawodnikom, przekazać im, że najbliższy mecz jest najważniejszy. Nie ten za 3-4, że tam ktoś już myśli o Stilonie. Nie, jest najbliższy mecz najważniejszy, najlepiej jak można przygotować w miarę możliwości do tego spotkania, rozegrać go na tyle, ile możesz, a wynik przyjdzie sam. I miejsce w tabeli. Ja pamiętam pana słowa w tym studio wypowiedziane, kiedy jeszcze rozmawialiśmy o trudnej kondycji Stilonu, właśnie GKP wówczas, kiedy te perturbacje były. Pan mówił, że pan na przykład swoim zawodnikom powtarza zawsze w szatni, trzeba się wyłączyć, nie myśleć o problemach, wychodzisz grać po to, żeby wygrać. To jest sztuka. To jest naprawdę sztuka, tak się wydaje. A, sloganie tam, za przeproszeniem, może tam któryś pomyśli, a ten trener głupoty gada. Nie, to nie są głupoty, naprawdę, proszę mi wierzyć. Jeżeli się dotrze do zawodnika, że w tej chwili dla mnie te dwie godziny są dla mnie najważniejsze, bo to, co robię, to lubię. Wyłączam się na zewnątrz. Tak, i bo kocham grać w piłkę, tak? Kocham grać w piłkę, lubię to, co robię. Sztuka się wyłączyć, bo tych problemów nie brakuje i nawet u młodych ludzi są problemy i to różne. Myślą o dziewczynach, myślą o tych. Tak, nieszczęśliwie zakochani. No dokładnie. To tam takie... Sztuką jest się wyłączyć. Wtedy zespół widać po zespole, jak się prezentuje. To jest bardzo ważne. To. I patrzymy z optymizmem na lubuskie drużyny, zarówno w czwartej lidze. Jak zwykle przed sezonem. Później sezon to wszystko weryfikuje. Pod koniec sezonu podejrzewam, że jedni będą się cieszyć, drudzy będą niestety smutni, ale... To jest sport. No to jest sport, to jest piękna dyscyplina, tu piłka nożna jest nieprzewidywalna. Wczoraj cieszyliśmy się ze zwycięstwa Polaków i tu należy zwrócić uwagę, że jednak jakieś światełko w tunelu się jednak zapaliło, że może coś z tego zbudujemy. Oby z tego światełka rozrosło się, nie wiem, takie strumienie światła, jeszcze większe reflektorów niż jak w studio, żeby to światełko nie zgasło. Mam tak, nadzieję, że nie. No już na dwoje babka wróżyła. Tak, dużymi krokami się zbliżamy do tego euro upragnionego. No, po wczorajszym meczu naprawdę były przebłyski, że możemy być groźni. Ale mówię, to były przebłyski na razie. Mecz trwa 90 minut, a powiedzmy 20 minut było dobre. Kończymy naszą rozmowę. Trzymamy kciuki za Meprozyc Stare Kurowo. A ja trzymam kciuki za Lubuszanin Drezdenko. Zainteresowani wiedzą, o co chodzi. Dziękuję bardzo. Zenon Burzawa, trener Meprozytu Stare Kurowo, były piłkarz Stilonu, nie tylko, oraz radny Gorzowa, był Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Życzę Państwu miłego dnia i do zobaczenia.